miłego, coś świętego dla Twojego. O Matko, bardzo przykrywa tutaj właśnie nam. Taka forma swej zbytności dla kochanej publiczności, to jak nektar wiedzy jest, samo sobie wiedzą wiesz. Dla każdego coś miłego, coś miłego dla każdego. To zasada niezawodna, sam przekonaj się. Dla każdego coś miłego dla Bożego. O Matce, nas to przyświeca, Bożej właśnie nam. Nie zawężaj się myślami, czas relaksu Boży z nami. Witam Państwa serdecznie na takim programie, który pod tytułem Jurek Paterski Goście. To taki program, który nawiązuje do takiego podwieczonku przy mikrofonie, proszę Państwa. Nie ma takich może wydroszczy, to się cieszymy tym bardziej. Słyszeliśmy o tym. I miło mi będzie przedstawić, tutaj zacznę od pań. Od tej pani, czy od tamtych zacząć? Żeby nie było, prawda? Badanie. Krystyna Lepat. Wokal, śpiew. Beata Schindler. To jest listy Schindlera. Tam z tyłu siedzi perkusista, znany z różnych formacji bydgoskich, pan Konrad Kaczmarek. Najzdrowszy człowiek świata, wszystkie członki pracują, mówię o ręcach i nogach oczywiście. I tam jest nasz wspaniały kolega basista, dobry człowiek z Śródmieścia. Mieszka na ulicy Kwiatowej, a nazywa się Adam Schulz. Numer domu, numer mieszkania. Proszę Państwa, chciałem tylko tyle powiedzieć, że w naszym programie jest to program promujący różnych twórców, artystów, wykonawców różnej materii, czy to będzie poezja, czy będzie wiersz, czy będzie piosenka, czy będzie aria operowa. Razem jest bogatszy raz, no dzisiaj mamy tutaj, prawda, nie wiem ile Państwa jest tutaj, przeszło 100 osób podejrzewam, tak? Tak. Gramy na różnych salach, natomiast on promuje i bodźce daje do dalszej działalności do wśród artystów amatorów i wykonawców zawodowych. Bo i tacy są. I to właśnie dobrze, bo ci amatorzy przecierają się razem z zawodowcami gdzieś tam w kuluarach, prawda, w gardobie i tak dalej. Już to i jakieś tam prawda, doświadczenia idą. Dlatego nic nie będziemy mówili, tylko na początek od razu zapowiemy naszą dzisiejszą, właściwie naszego gościa dzisiejszego, bo na pierwszy raz z nami śpiewa w ogóle. Jest polecona tutaj przez pana Andrzeja. Proszę o wyrozumiałość. Chcielibyśmy, żeby Państwo wyrozumiali. Tak? Przed Państwem Krystyna Lepak. Utworzy na pewno ten utwór, który Państwa znacie. Beata, proszę bardzo, możesz usiąść. Z repertuaru Aleantari oczywiście, ale śpiewamy go różne wykonawczynie amerykańskie, też znany utwór Kimi Sofry, prawda? A nazywa się Zabijesz mnie? Swoją piosenką. No dobrze. No dobrze. Thank you.
Przed Państwem Justyna Lepak. Mam nadzieję, proszę Państwa, jest tak, że trenę to mają wszyscy, prawda? Amatorzy i zawodowcy, tylko amatorzy mają bliżej tej setki, prawda, tam? Zawodowcy bliżej tej drugiej strony, ale gdzieś tak, no musi być trena. Kiedyś rozmawiałem z panem Krawczykiem przy okazji w kuluarach i mówi: panie Jurku, ja mam też trenę. Gdybym nie miał treny, to już by było niebezpieczeństwo, proszę Państwa. Także trenę trzeba mieć. W dalszym punkcie programu, proszę Państwa, wystąpi przed nami. Teraz patrzę, bo widzę, że już Beata Schindler, tak, się szykuje do tak zwanego skoku. To jest program, proszę Państwa, satyryczno-muzyczny, czyli muzyczno-satyryczny i vice versa, czyli możemy, prawda, się rozluźnić, troszeczkę luźniej potraktować pewne sprawy. Dlatego teraz utwór Beaty Schindler pod tytułem Sexafil. Już gotowa jesteś, rozumiem. Też, czy ja mogę nie wstawać? Proszę Państwa, dlatego, że to muszę podnosić te stawy, prawda, ruszać tym mechanizmem. Mamy też czas na
wywiady z ciekawymi ludźmi. Dzisiaj takiego wywiadu nie będzie, proszę się nie bać. W każdym razie będzie na pewno i poezja, ale będzie też satyra. I takim przykładem właściwie teraz będzie Zenon Imbierowski, proszę Państwa. Zatem zapraszamy Zenon Imbierowski. Proszę Państwa, witam bardzo gorąco wszystkich, panie, panów oraz swoją kochaną ciocię również. Proszę Państwa, wypoczywając nie tak dawno w gospodarstwie agroturystycznym u pana Zdzicha, zadałem Zdzisiowi pytanie, takie bardzo trudne. Zdzisiu, co słychać? Jak leci? A Zdzisiu powiedział tak, Zenek, zdrowie okej, kasa okej, ale wiesz, ta atmosferka, ten klimacik, słuchaj, dawniej we wsi na 10 chłopa jeden donosił, 9 nie donosiło i nie wiadomo było który. Obecnie na 10 chłopa 9 donosi, jeden nie donosi i też nie wiadomo który. Proszę Państwa, o 4 nad ranem doszliśmy do wniosku, że najbardziej niebezpieczne zawody w Polsce to zawód nauczyciela i polityka. Utwór nie wypały. Gromadka dzieci do lasu wpadła. Czy to meteor? Ktoś panią spytał. Pani spojrzała i pobladła. Dziecko trzymało w ręce nie wypał. A chórek śpiewał. Co się palić, co się palić, by możliwości wszystkie wyciągnęły ciurki. Wszyscy! Co się palić, co się palić, by możliwości wszystkie wyciągnęły ciurki. 2 godziny mówca prawił referat. Gadał, gadał, aż przy tym spocił się cały. Lecz to, co gadał, on się nie spostrzegł, a to były też nie wypały. A mój śpiewał. Mów jeszcze, ja bajki tak lubię ogromnie. Wszyscy. Mów jeszcze, mów jeszcze, mów jeszcze, ja bajki tak lubię ogromnie. W myśl jego pracy damy każdemu. Ważne czynniki zdecydowały, lecz nie wdrożyli. Jest po staremu, ironia losu znów nie wypała. Co się bawić, nie, za 30 parę lat, jak dobrze pójdzie, inny będzie już ten świat. Wspaniali ludzie, wszyscy, za 30 parę lat. Jak dobrze pójdzie, inny będzie już ten świat. Wspaniali ludzie. Proszę Państwa, a morał jest taki, że choć echa o minionej wojnie dawno nam się w pamięci pozacierały, to jednak rzadko uśmie człowiek spokojnie, ponieważ wszędzie straszą go niebywały autobus czerwony. Przez ulicę biegał jak stankie, mija ładne, piękne domy, a dzieciaki śmieją się wszyscy. Autobus czerwony. Proszę Państwa, w latach 70. w pięknej Bydgoszczy były, tak jak powiedział Zdzisław Prus, który miałem zaszczyt przed chwilą rozmawiać, lokale dancingowe, gdzie bawiono się przy tatarku do białego rana. Przygrywały wspaniałe zespoły muzyczne, ale my, uczniowie, nie chodziliśmy do tych lokali, gdzie o godzinie 12 pani, która nazywała się stripteaserka, pokazywała swoje ciało. My jako uczniowie organizowaliśmy co? Prywatki. I proszę Państwa, w 89 roku powstaje wielki przebój.
Wojtka Gałsowskiego pod tytułem Prywatki. Wojtek nie tak dawno obchodził 70. rocznicę urodzin. I specjalnie dla niego, ode mnie, od zespołu i od państwa. Co? Prywatki. Tamte prywatki niezapomniane. Elvis Sedaka z Billy'ego Gonzales albo Diana. Pod batem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się, że dzisiaj się podziały. Prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat. Rodzina w kinie, na drugim seansie już z ludów ziewa. Tutaj do Anka, skąd się widzieli, wybliża śpiewa. Tu z czerwaturą, kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki, niezapomniane, czy jeszcze pamiętasz te dzisiejsze podziały? Na tej prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat. Dziękuję bardzo. Gdzie się podziały tamte prywatki? Skończyliśmy, prawda? Prawda, Konrad na mnie spojrzał, prawda, tak. Dobrze, to teraz chcieliśmy zapowiedzieć następny punkt programu. Ten był taki troszeczkę satyryczny, a teraz będzie przed nami prezentować swoją poezję pani Wioleta Naskręt. Jej pasją właściwie jest poezja. Wydała parę tomików, jest Bydgoszczy. Proszę bardzo, zapraszamy Cię, Wioleto. Witam serdecznie. Powiem tak, na co dzień piszę wiersze, które budzą serca, ale dzisiaj będą takie rymy do zimy, z racji tego satyrycznego programu, bo w końcu idą święta, jedni gotują, jedni sprzątają, jedni prezenty kupują, ale my, kobiety, chodzimy do fryzjera. Bo chodzą kobiety do fryzjera i każda z nich starannie wybiera. Każda z nich najpierw się dowie, czy ten fryzjer zrobi dobrze jej głowie. Zbiera polecenia i opinie, bo niestety zdarza się nagminnie, że po wyjściu od fryzjera często zbyt, po spojrzeniu w lustro, pada w ryk. Bo fryzura nie taka, taka jakaś, byle jaka, miały być pasemka grube, tym bardziej wyszły odrosty zbyt rude. Miały być lekko podcięte, na końcówkach wywinięte, w kolorze blondu, złotego, tymczasem nic nie przypomina tego. Co więcej, kasa kosmiczna wydana, a nikt nie podziwia nowego głowy przybrania. A mąż też nie zauważył, że fryzjer nam się po drodze z pracy zdarzył. I na pytanie, co się u nas zmieniło, odpowiada: czyżby kilogramów ci przybył? A fryzjer? Chociaż jego mina zadowolona, choć musiałby stawić paragona. Wiele do nas.
was, proszę państwa, zaśpiewamy piosenkę, w której wystąpi Beata Schindler, ale wcieli się w rolę Kazia Adam Schulz. Adam, jak masz na drugie imię, przepraszam? Kazimierz. Dobrze, mówił Zygmunt, dobrze. Teraz będzie Kaziu, Kaziu, zakochaj się. Wykonawcy, jeżeli tych tekstów jest dużo, to trzeba się nauczyć, prawda, tych tekstów. Znaczy ja nie do końca, to prawda, ja też musiałem tekst zerkać. Musiałem zerkać. Dzisiaj musiałem dużo zerkać. A zerkałeś. Bo kiedyś opowiadałem, że z panem Maleńczukiem rozmawiałem, a sobie okulary nakłada czasami, prawda? I ma tutaj publiczność. Jest taki monitor, prawda, kontrolny, drugi monitor, a z jednej strony jest display ekran, prawda? I czasami można monitorować te teksty. Jak się nie ma okularów, to widać, jak kałki chodzą, prawda? Ale gdy się ma okulary cielne, to można, proszę państwa, patrzeć, a już tutaj, prawda, czasami spojrzeć. Dlatego, jak państwo czasami widzicie, że w okularach cielnych są, to nie znaczy, że wszyscy śpiewają stamtąd. Przed nami oczywiście teraz wystąpi wspaniały, nie powiem, bo to przykro dla mnie, szacunek pełen, Zdzisław Prus! Dobry wieczór państwu, serdecznie państwa witam. Ta piosenka o Kaziu, który ma się zakochać, to jest taka właściwie niebezpieczna propozycja, bo czasem to zakochanie kończy się małżeństwem, a w małżeństwie nie ma lekko. Tu nie chodzi o dramaty, ale nawet o takie proste dylematy. O takim jednym z nich napisałem taką rzecz. Już w tonacji karnawałowej, bo choinka nie daje nam złudzeń, że jesteśmy w porze świąteczno-karnawałowej niebawem. Małżeński dylemat. Gdy z żoną, całą w tiulach i polenach, na raut lub bankiet wyjeżdżamy radzi, to wcześniej czy później powstaje dylemat, kto dzisiaj pije,
A kto dziś prowadzi? Pytanie to dramatyczne i godne Hamleta pada zazwyczaj w tej chwili dziejowej, gdy na widelcu śledzi, a w kieliszku seta, a gospodarz pań pięknych właśnie wznosi zdrowia, a ta moja piękna ponawia pytanie. I bądź tu Salomonem i odpowiedź dań. Przecież z niej kierowca, jak z Biedronia biskup. Nie ten pedał naciśnie, nie te włączy światła. Zarzyna mi silnik, hamuje wśród pisków i wszystko jej się myli. Przestawia i gmatwa, a z drugiej strony stół kusi i zachęca barek. Panowie proszą, panie, tuż daj orkiestra. Wypijam więc czym prędzej głębszych kilku drinków palę, by problem kto prowadzi, problemem być przestał, bo każdy małżonek, gdy dobrze zmęczony, zaczyna wierzyć w możliwości żony. Proszę Państwa, i w tych blaskach choinkowych będziemy życzyli sobie wiele zdrowia. I to jest właśnie taki jeszcze utwór, który mówi, jak mężczyzna dbający o zdrowie powinien sobie rozpisać taki dzienny program. O 5:00 zrywam się na nogi, zaliczam poranną porcję pompek, potem przed blokiem robię jogging, po nim się w zimnej wodzie kąpię. Do pracy także pieszo, z roboty także truchtem chyżym, na obiad żadne tłuste mięso, lecz liść sałaty z sypkim ryżem. Potem składakiem rajd na działkę, a tam ćwiczenia przygrządkowe z wężem i chaczką żwawe harce, a gdy się ściemni, znów na rower. W domu zaś pompek runda druga, kubek kefiru na kolację, i nim się na spoczynek udam, wpierw skrzyżny siad i medytację. W końcu przysiady oraz skłony, krótka przewieszka wokół bloku, gdy jestem zdrowo już zmęczony i gdy już północ, daję spokój. A kiedy walę się na tapczan, słyszę, jak żona mówi do mnie: ty o to zdrowie mocno tak dbasz, że chyba długo nie pociągniesz. Zbisław Wołoski. Przepraszam. No właśnie. Przecież to jest ten program satyryczny, prawda? Tak, ja od 7 miesięcy jestem pradziadkiem i mam prawo zapominać. Położyłem, a nie wziąłem. Teraz mamy jesień, chociaż widzę, że choinka wspaniała. Jest już taka atmosfera świąteczna. Niemniej jednak utwór będzie troszeczkę inny, ale będzie mówił, że mnie szkoda lata. A propos tej choinki, proszę Państwa. Tak, blisko Wigilii, jest Wigilia, taka mała notka na marginesie. Puka ktoś do drzwi, gospodarz podchodzi, pisze mi: kto tam? Bezdomny. O co chodzi? Czy jest może przy wigilijnym stole u was jedno miejsce wolne? Tak. Czy mogę wejść? Nie. A dlaczego? Bo tradycyjnie musi pozostać jedno miejsce wolne. Teraz utwór A mnie jest szkoda lata. No taka ładna pora roku. Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że ma stajże głupi, że ze wstydu się za mnie rumieni. Kiedyż wreszcie zmądrzejesz raz, na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem o ziomek, kupi. Dzieci miałeś, powiada w jesieni. To już jesień, jak leci.
i wesna. Popatrz, już poleci wakacja, po słońcu mój Boże, się zacznie żaruga na świecie. Jasnych spotkań nie ma wyboru. Pewnego szczęścia zaszło mi słowa. Uśmiechnąłem się, mów sobie z głową. Wiesz swoje, a ja swoje wiem. Mnie jest szkoda lata i lepiej złoty słonie. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szalą smutną. Piosence poprosimy panią Krystynę Lepak, która siedziała w drugim rzędzie, tam wygodniej, prawda? Oparcie. Oparcie w sąsiedzie. No, będzie śpiewała utwór Jak dobrze mieć sąsiada. Czy państwo mają sąsiada? Na pewno każdy ma sąsiada. Chyba, że... Co? A to jest sąsiadka, tak? Dobrze, dobrze, jak dobrze mieć sąsiada. Dobra. No. Thank you.
znam dobrze mnie sąsiada Krystyna Lepa. I ta wspaniała sąsiadka dwuje, co leta nagrywa. No to teraz, żeby tej piosenki nie było tak dużo, to Zenon, czyli Zenek, mówię Zenek dlatego, że byliśmy razem w jednej orkiestrze Bęte i nas wyrzucili nawet, bo byliśmy za mocno zaawansowani, prawda? No, ale Zenek było tak? Ale czy wszyscy... I na jakich instrumentach to powiedziane daliśmy? Ty na talerzach, a ja na bębnie. No tak wyszło, trudno. Wyrzucili nas. Jestem bardzo smutno z tego powodu. Symptomowaliśmy także. Świętej pamięci profesor Mąka, wspaniały człowiek. Wyrzucił nas, ale go kochamy, a nas też lubi. Proszę Państwa, koleżanka, kolega mówił o mieszkaniach. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że mieszkanie oraz sprzęt domowy może spełniać różne funkcje. Często bardzo użyteczne. Dowcip na ten temat. Pewien facet wybrał się do kochanki za miasto, lecz w drodze zaczęło go gryźć sumienie i wrócił do żony. Ten drugi całą noc stał w szafie i gryzły go mole. Proszę Państwa, po 35 latach pracy zawodowej jako belfer byłem przekonany, że dorobię się willi. Niestety, wyszło jak wyszło. Mam mieszkanie dwupokojowe i chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Oczywiście po tym spotkaniu, zaraz jak spotkanie się skończy, a może nie dzisiaj, tylko jutro, zgłaszam się do wiceprezydent Anny Mackiewicz, żeby coś z tym fantem zrobiła. Bo tak być nie może. W nowo zniesionym mieszkam w domku. Mam dwa pokoiki, kuchenkę WC, i mam pierwsze miejsce w zbiórce złomu, bo tam są takie luźne klamki, a ja tych klamek nie wyrzucę. Łazienka, światło, gaz i woda, mieszkanie pełnokomfortowe, żaden półkomfort, nie, a szkoda, może i zmartwię, miałbym połowę. Więc żyję sobie nowocześnie, o każdej porze, nawet we śnie, widzę kontakty, kurki złącza, to co się włącza i wyłącza, aż wreszcie piękny świta ranek, pełen technicznych niespodzianek. Odkręcam kurek, lampa świeci. Przekręcam kontakt, woda leci. Przekręcam kontakt jeszcze raz, to z wodociągu idzie gaz. A gdy powtarzam to nieustannie, to nawet ciepła woda jest w wannie. Lecz nie u mnie, na parterze. U mnie jest prąd w kaloryferze. Lecz nie grzeje, tylko trąca. Za to lodówka jest gorąca. I wówczas nie wiadomo, skąd sąsiadkę w łóżku kopie prąd. I czego się czeka, nie psia krew? Odkręcam kurek, szczurek, idę spać do żony, gdy wtem ze zlewu wśród zbywaków słyszę głos. Tu mówi Kraków. I w tak muzycki, co zachwyca, płynie wojskowa tajemnica, że na granicy jest strażnica. Ale żona zna ten śpiew, więc krzyczy Zenek, do cholery wyłącz zlew. No ale jak przekręć? Skręcam kurek, szczurek, wzywam elektryka, że z kranu sika. Tylko woda wedle planu całą siłą wali z kranu. Jakby ktoś jej wodę przetanę przerwał. Woda piękna, rzeźka, zdrowa, włącza się międzymiastowa. Prezydent mnie prosi, duma mą wątłą pierś unosi, że dzwoni do mnie ktoś z daleka w ramach tej troski o człowieka. Serce z radości płacze łka. Pan prezydent mówi do mnie, Zenek, sorry, pomyłka. Proszę Państwa, lada dzień odbędą się wielkie bale, gdzie będzie oczywiście królowa dyskoteka, ale może będą bale, gdzie będzie królował walc, a może i walc François? Przyjmij nigdy dziewczyna, nie uśmiech, jego gry chwyciła.
Krystyna Lepak śpiewała brata Schindler, Zenek mówi swoją kwestię, Wioleta Nastręt też swoją, no Zdzisław Prus także. No, ja też miałem tak swoje wejście, to teraz będzie miał wejście Kazio, przepraszam, Adam Schulz. Adam Schulz. A ja bym znowu skomplikowany tekst. Utwór pod tytułem Kiedy znów zakwitną białe bzy, w refrenie będzie można się poujać lekko.
Beata, zostaniesz teraz na scenie, bo ona w ogóle mówi, że się boi sama spać. W związku z tym utwór właściwie o tym samym tytule. Jest to utwór pochodzący z repertuaru takich różnych wykonawców, tak, ale z okresu międzywojennego. Jerzy Petersburski, Henryk Włast, to właśnie oni dużo takich utworów skomponowali wcześniej i one pozostają w naszej pamięci. Thank you.
dobrze. Było słychać, proszę Państwa? Za głośno, za cicho? Tak? Dobrze. Już składam overturkę. Teraz wychodzi, że powinien zagrać na akordeony, prawda? W związku z tym ściągnę marynarkę, mogę? Bo będzie lepiej mi, wygodniej. Proszę Państwa, mam tutaj akordeon elektroniczny. Jest to szósty egzemplarz w Polsce, jestem z tego bardzo dumny, bo nie kupiłem sobie z tego powodu samochodu jakiegoś innego. Ten stary cały czas. Jest to akordeon, prawda? Na kablo mogę zaraz, podniosę go. Nie, my nie gramy, Jurek będzie, czytam, Jurek to jest sam na akordeon. Bo nazywać się będzie klik-flak, podejrzewam. Jak nie wiem nazwa. Ja chciałem tylko na chwilę pokazać. To jest taki zwykły, proszę, ja tu mogę się podłączyć kablami, proszę Państwa, też, tak? Mam tutaj zasilanie terminal, mogę się odłączyć, bo mam takie silne baterie, że mogę gdzieś wygodnie sobie grać, jak już jesteś akordeon, prawda? To jest taki akordeon, jakby Państwo gdzieś wyszli na zewnątrz. To po prostu gram, zwykły akordeon, prawda? Ma takie przyciski, mogę sobie zmieniać, prawda, w czasie grania. Tu ma nawet ekran, proszę Państwa, można spojrzeć, jest. Ale co ma takiego fajnego, że ja mogę sobie sam, proszę Państwa, zagrać, taki moment zrobię, przełączam i w tej lewej ręce będę miał gitarzystę basowego, czyli nasz Adam Szulc nie będzie nam potrzebny w tej chwili. Taki kawałeczek zagrał, tylko z perkusji. Już mi miło. Patrzcie, zobaczcie. To było tak. Widzisz, to nie jest taki proste, nie? Jest? Którzy grali, tak, ale to było tak właśnie, że mógłbym zagrać z basem, ale gdybym chciał na przykład, no to też mogę zrobić. Widzisz, mam to graj, to mogę mieć podkłady. Na liście płac minus jeden utwór. Dokładnie. Ale mam na przykład coś takiego. Jakiego to Państwa? Jeden. Chyba tam mogę na singa grać, ale gdybym chciał na przykład zagrać to coś innego, może na przykład coś takiego, taką barwę. Tu mam organy. W zasadzie jest dużo. Nawet mogę, proszę Państwa, zagrać tam szy na organach gdzieś na górze, by mnie ktoś nie widział, to będę grał organami takimi kościelnymi, poważnymi. To jest taki fajny instrument, to jest taki keyboard pionowy, prawda? Taka ciekawostka. Chciałbym zagrać, proszę Państwa, utwór, bez powtórek go zagram. Nie zagram go z podkładem, zagram go na żywo. Mogę nawet zagrać perkusją, nie wiem. A wista zrobimy. To taki utwór latające płatki, proszę Państwa.
ja sobie nie korzystałem z podkładu symfonicznego, ale za to zagrałem, pokazałem, jakie możliwości są tego akordu na głowę, prawda? To teraz zejdę i spróbuję Państwu zadać pytanie, sprawdzę Wasz refren, proszę Państwa. Dobrze? Na moment, mogę? Proszę Państwa, jak powiem suche, to bym powiedział jakiś wyraz, szybki, taki pisklejący. I mokre, tak? Czarne i? Dobrze. Tadek? Zosia? Ale zwłoka jest. Kaziu? W takim razie proszę podnieść palce, jeżeli możecie. Proszę, proszę podnieść palce, jeżeli możecie Państwo na moment. I proszę powtarzać za mną. Śmiech to zdrowie. Śmiej się, śmiej. Bez uśmiechu. Żyć to pech. Każdy swoje. Troski ma. Leszczy śmiej się. Śmiej i śmiej. Tak jest zdrowo. No i cześć. No to przekazujemy w myśl ostatniego słowa. Cześć koleżanko, tutaj kolegom. Tak, są się sąsiadce. Proszę bardzo, przekazujemy znak to kolegom. Czy macie refleks, proszę Państwa? Dobrze. Następny punkt programu. Wioleta Nastręt. Zapraszamy Wioletę Nastręt. Następnie odsłonie. Poetyckiej, mam nadzieję, tak? No, poproszę. O, tak, teraz będzie bardziej poetycko. Ja nie mam takiego obycia scenicznego, ale widziałam, że panowie to tak sobie bardziej na luzie, więc ja też tak spróbuję. A piosenka, wiersz, będzie taki typowo świąteczny. Tak jak powiedziałam, takie rymy do zimy. Zielona choinka na święta. Każdy lubi, każdy pamięta. Choinkę, gdy lat miał kilka. Pod choinką lalka i piłka. Dziś choinka wciąż zielona. Pod choinką masz iPhone'a. Przy choince siedzi tata i przez Skype'a słucha brata, który opowiada dziwy, lecz za bardzo był leniwy, by na święta z Anglii wrócić. A może się nie chciał kłócić? A może pieniędzy na bilet nie starczyło, bo wydatków po drodze zbyt dużo było? Zielona choinka. Zielone święta. Takich świąt nikt nie pamięta. Padał śnieg, było biało, kolędy się śpiewało. Dziś deszcz pada koloru zielonego, lecz nic straconego. Do Wigilii dni kilka jeszcze. Więc piszmy wiersze, piszmy rymy do zimy. Może przeczyta i śniegiem sypnie na święta. I będą święta takie, jak każdy pamięta. Teraz skręt, tak, bardziej świątecznie już, tak? To teraz zapraszamy naszego, mojego przyjaciela, mogę tak powiedzieć dzisiaj, prawda? Możesz. Zdzisław Prus! Ja teraz przeczytam Państwu utwór, do którego jestem bardzo przywiązany, może niektórzy z Państwa to już słyszeli, ale mnie rozgrzesza to, że te piosenki, które są tu śpiewane, też kiedyś żeśmy słyszeli, ale drugi raz czy kolejny raz posłuchać nie zaszkodzi. Jest to utwór o tematyce erotycznej. Tutaj często Państwo wykonawcy popisywali się swoim życiem uczuciowym wyższego rzędu, żebym nie wyszedł na takiego, którego już te sprawy nie interesują. Więc ja przeczytam takie wyznanie faceta, który ma swój ideał kobiety. Wiadomo, że mężczyźni najpierw patrzy, jak kobieta wygląda, jak się prezentuje. Często patrzy się na głowę, czy ruda blondynka, czy jakaś szatynka, a niektórzy panowie nie patrzą na to, co kobieta ma na głowie, tylko to, co kobieta ma w głowie. I chodzi o to, żeby nie miała tam za dużo. Bo nie ma nic gorszego, niż kobieta przesadnie rozwinięta umysłowo. Taka każdą przechadzkę może popsuć. I w ogóle jest to osoba niezwykle niebezpieczna. Dlatego niektórzy mężczyźni optują
za kobietami umiarkowanymi pod względem intelektualnym. Śliczne, fizyczne. To jest w ogóle tekst piosenki, śpiewał to Hubert Stróżyk w Ekscesie Wieczornym, ale jest pojęcie poezji śpiewanej, to może być pojęcie piosenki mówionej. Śliczne, fizyczne. Choć do kobiet jestem prędki, na studentki nie mam chętki ani głowy. Żadna pani z indeksami mnie wdziękami nie umami, nie ma mowy. Myśli taka, że cię znęci, gdy z pamięci jakiś kręci, powie zimna. Lecz gdy ona słowa waży, mnie się marzy wśród miraży całkiem inna. Bo ja chciałbym z traktorzystką, tak bez żadnych niedomówień, i zawarkoć, i narżysko, i pogonić ją wśród gumien, w saradele z nią się stoczyć, amcuk na niej rwąc roboczy, mieć nad sobą niebo gołe i ten widok na stodołę, i wyniosło się po stogach jej rozkoszne ona Boga! Omotała mnie artystka, szansonistka, refrenistka, w dobrej formie, ale gdyśmy już w sypialni drzwi zawarli, ta my darling mówi do mnie, ja nie znoszę obcych dźwięków, gdy po ciemku pośród wdzięków blady błądzę, prysły zmysły ostudzone, inną stronę już zwrócone moje żądze, bo ja chciałbym z ekspedientką tak ją dopaść niesłużbowo, w krótkiej przerwie rewanentu rzucić w masę towarową i zaświadczać wśród sałatek swoją płciach superatę, mieć nad sobą chrzan i przecier i ten widok na zaplecze i bym słyszał w tych przecierach jej rozkoszne i co teraz? Przyszła do mnie raz magister, no i zaiste czary wszystkie miała zdrowe, lecz mi szybko rzewnie mina, gdy dziewczyna po dwóch winach robi jogę. Wygibasy to nie dla mnie, co tej pannie momentalnie daje odczuć. Zmanierować ja się nie dam, bo od niewiast mi potrzeba prostych bodźców. Bo ja chciałbym z motorniczą, tak bez żadnych zahamowań, na końcowej pętli wysiąść, gdzie już nie ma zabudowań i zatrwało, i na szyny, w mundur górny wbić kończyny, mieć nad sobą niebo gwiezdne i ten widok na zajezdnie. I bym słyszał wśród mych zwierzeń jej rozkoszne, no to jedzie! Bardzo dobrze. Teraz taki mamy przykład piosenki w duecie. W duecie. Proszę usiąść, tak? Usiąść, tak? Muszę zaśpiewać teraz. Chciałam nas serdecznie, tak? Zmieniliśmy kolejne. Ja się wyparłam i przyszłam. Bo taki utwór my podtytułem, ty i ja cię zaśpiewać. Siedzę tam tylko i klaszczę, a chciałabym sobie pośpiewać. No tak, Bata Schindler, proszę Państwa. I Kaziu. Kaziu. W takim utworze, ty i ja. Thank you.
zostanie tak na zawsze inne. Jest taki moment, proszę Państwa, zbliżamy się do końca powolutku, że teraz ja zawsze jestem poszkodowany, bo muszę na fortepianie grać zawsze. On też chciał pośpiewać tak sobie o aspirująco. I proszę Państwa, to będzie przedostatni punkt programu. Ja się posłużę, proszę Państwa, tym komputerem tam i spróbuję, żeby Państwa lekko rozdźwigać jeszcze na sam koniec. Można się kołysać w prawo i w lewo, dobrze? Przy tej piosence, tak? Gdzieś lubisz się kołysać, prawo? To mi się przedszkole przypomina. Przedszkole. A Zenego, tobie orkiestra się przypomina? Ale jak już rzucano. No, wydali nas. Dobrze. Mam tutaj mikrofon, mam ten mikrofon. Czy jest głośniejszy? Przepraszam. Jest bardzo dobry. Dobrze. Podejdę. Włączymy. A co? Tak jest. Proszę bardzo. Idzie? Możesz kogoś mówić? Obudziliśmy do łodzi i duchem sercem nie wiemy, jak zrobić ten świat. Dopiero gdy włosy z lewem przytruszą, widzimy, ile świat ten duchał. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni jedna prawda, a prawda ta brzmi. Nie srebro, nie złoto, to nic chodzi o to, by młodym być. Nie chcemy łatwiej panujeć jak mogą. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje zabawa, tylko młodym być. Nie chcemy nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go. Więcej nic, pozdrawiamy pana dusze. Najpiękniejszy być, najzdrowniejszy być, ale mieć przed sobą świat. Kochający być i kochany być i mieć wciąż największa lat. Jeszcze raz. Choć młodość jest czasem i smutna i trudna, to nic. Nie zważaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna. Pomimo swych zmartwień i trosk, może być jak podkład głośniej. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni jedna prawda, a prawda ta brzmi. O! To jest srebro, nie złoto, to nic chodzi o to, wykłady więcej. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje zabawa, tylko młody być, więcej niż świetnie. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go, więcej nic. Najbiedniejszy być, najstronniejszy być, ale mieć przed sobą świat, kochając.
czym być i kochanym być i mieć wciąż zajęcia. Świetnie, pasowanie się dobrze, jedno prawo i lewo, teraz taki przerwy muzyczny, tak, jest dobrze, mój się uśmiechnie, te zależy na Państwa uśmiechu, bo w ogóle nam wszyscy, prawda, cieszymy się, jak Państwo uśmiechnie, tak, uśmiechają, tak, tak, no świetnie, dobrze, i zaraz będziemy trzymać rytm. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni jednak prawda, a prawda ta chwila. Nie srebra, nie złota, to nic chodzi o to, by łamy myśl więcej nic. Nie rozkosz, nie sława, nie stroje, zabawa, tylko głowy być więcej nic. Jeszcze do tego niż kogoś bliskiego i kochać go więcej nic. Najbiedniejszy być, najskromniejszy być, ale mieć przed sobą świat. Kochającym być i kochany być i mieć wciąż. Dobrze, 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 wypadziłeś to. Wy spytacie, a po co? Bo chcę, żeby ona została i żyła wśród nas. Żeby każdy ją znał i powtarzać ją chciał. Żeby każdy pamiętał jej treść, że jest srebra, jest złota, to nic. Chodzi o to, by mogły być więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, tylko mogły być więcej nic. A jeszcze do tego być kogoś bliskiego i kochać go więcej nic. Najwymniejszy być, najskromniejszy być, ale mieć przed sobą świat. Kochającym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. No dobrze, dobrze, świetnie, bardzo ładnie. W piosence wzięli udział także wylotenastry. A oczywiście, to jest Państwo, dziękuję tam, marzowanie się Państwo powiązaliście, świetnie, dobrze. Po co chodzić na aerobik, prawda? Po co chodzić? Nie trzeba przesadzić. Można. Albo tę jogę. Tak, albo tę jogę, dokładnie. Mówią, że ktoś śpiewa to dwa razy, prawda? Świetnie. I kto tańczy, to też przy okazji. To teraz ostatni punkt programu. Jest taki punkt w naszym podwieczorku wydłoskim przy mikrofonie, że śpiewamy z publicznością. Mamy tu, proszę Państwa, taki utwór i poprosimy teraz chętne osoby, które chciałyby zaśpiewać z nami. Utwór bardzo prosty. Mamy tu wydrukowany bardzo pamięć tekst. Będziemy też śpiewali z nami. Widzę tutaj pierwszą odważną. No, proszę bardzo, kto jeszcze? My będziemy też o tym się śpiewali. Piosenka jest bardzo prosta. A była już zakłada suknię cienką, ma wiosny kwiatki, no i wszystko, proszę Państwa. Zaśpiewamy oczywiście tylko dwie zwrotki, bo tam są cztery, zaśpiewamy dwie, prawda? Jeszcze ktoś? To uwaga. Ale to tu trzeba przyjść, tutaj przez ten, z tej strony, tu, tam, z tamtej strony, proszę, tak? Jeszcze, proszę bardzo, proszę. Ktoś nazywa zawodowstwo, tak jest. No to chodzi, żeby Państwo śpiewali. Tu jeszcze teksty mam, jeszcze mam teksty, jeszcze mam teksty, jeszcze mam teksty, tak? Proszę, zerek tam jeszcze dwie osoby znajdź, tak? Nie, ale... No, świetnie, same panie, jeden pan. Panie zawsze było ważniejsze, tak? My chyba, słuchajcie, Zerek, chcesz mieć mikrofon, czy Państwo chcą mikrofon tam z tamtej strony? Bo mam jeden mikrofon na przód. Wy chcecie bez mikrofon? Ja wiem. No to co, uwaga, rozjedziemy. Tonacja najbardziej pasująca wszystkim. Śpiew łagodzi obyczaje, proszę Państwa, i to jest właśnie nasza maksyma przy tej okazji. Dał, ci dał, ci dał, 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 dał
sami a kapelo. Lecisz? Wszystkim śmiechą, wszyscy się bawią. Jeszcze raz na drobeczkę. Dziękuję bardzo ładnie. Możecie wziąć, ale słuchajcie, mieliście tremy troszeczkę, sąsiadka to są, tak? To ważne? A się nie uśmiechacie, zależy na uśmiechu państwa, dobrze? Na pamiątkę, dobrze. No może być na pamiątkę, proszę, tak? Po sąsiedzku, tak jest, dobrze, proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze chce, nie? Słuchajcie, się bardzo cieszymy, że państwo biorą udział. To jest taki jeden z punktów. Śpiewamy piosenkę wspólnie. I o to chodzi, prawda? I poruszamy się też wspólnie. No teraz oczywiście będziemy się z państwem żegnać. Oczywiście będziemy robić taki, zrobimy taki program, mam nadzieję, na 8 marca. Przed 8 marcem gdzieś coś takiego powinniśmy zrobić. To chcielibyście państwo przyjść też? Będziemy mieli inny skład też, no i częściowo inny. Pani, tak? Proszę, jedna. I to jest to właśnie to, brawo! Tak jest, nie ma co się krępować, jeszcze jeden egzemplarz. Proszę państwa, to przed nami dzisiaj wystąpili Krystyna Lepak, Klara Sidle, Violeta Laster, zapraszamy też tam się pojawić. Zdzisław Prus, Adam Szuc i Karada Sola, Konrad Kaczmarek, Herbusia, no i ja oczywiście Jurek Materski. Patryka. I śpiewamy i jeszcze dla każdego coś miłego, coś miłego dla każdego, bo masz tyle, co przyświeca tutaj właśnie nam. Taka forma swej zmienności dla kochanej publiczności, to jak nektar wiedzy jest, samo sobie więc ją wiesz. Coś miłego dla każdego. To zasadanie słowo. Sam przekonaj się. Dla każdego coś miłego. Coś miłego dla każdego. To maksyma, co przyświeca tutaj właśnie nam. Ten czas już pożegnany, lecz ponownie zapraszamy. On się zrobi na nas czas. Powstajamy się z nim raz. On się zrobi na nas czas. Pozdrawiamy wszystkich raz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu. Pozdrawiamy państwa serdecznie, bo my już skończyliśmy. I tak, cieszymy się państwo, kochani państwo, że przyszliście, że w ogóle zaryzykowaliście tutaj przyjść. Bo my każdą imprezę położymy. Jest duże ryzyko, prawda, jak przychodzicie. Dziękuję, zapraszamy. Na 8 marca będzie Radio Pig, będzie to też mówiło. Inne media też. Będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej, ale będzie nas więcej, zrobimy w innej sali, prawda, też. No zrobimy na przykład, nie wiem, może na Grabińskiego, w teatrze, po remoncie. Chyba, że nas zaproszą tutaj do Wokół też, no nie wiem, jedy. Mamy przedstawicieli, prawda? Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Życzymy państwu wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia od nas wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie, Jurek Paterski, goście programu.